Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 19. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj rozpoczniemy jak zwykle od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie przejdziemy do przesłań od siły wyższej, które dotyczą Twojego wewnętrznego słońca, światła, energii, jak przy pomocy tego światła rozświetlić Twoją drogę w mroku i szybciej osiągnąć Twoje marzenia i cele, ale także, czy to wewnętrzne światło jest odpowiedzialne za uzdrowienie Twojego ciała i czy jest jakakolwiek prawda w tym powiedzeniu, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Co oznaczają wszelkiego rodzaju symptomy, choroby, jakieś bóle, dolegliwości w Twoim ciele i jak usunąć je, by w pełni siły i w pełni mocy podążać drogą Twojego serca. Bardzo proszę, wstań w tej chwili. Ta nasza droga przestaje być oświetlona i zaczynamy błądzić. Zaczynamy gubić się w ciemności. I to nasze wewnętrzne słońce to jest nie tylko ta latarnia, która oświetla naszą drogę, ale to jest również coś, co niesamowicie pomaga zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. Bo popatrz, gdy jesteśmy tutaj na Ziemi, mamy wokół nas mnóstwo ludzi i są osoby, które są przygaszone, jak już sama nazwa mówi, ale są również osoby, które aż promienieją, aż świecą światłem, energią. To są osoby rozpromienione, jak już również sama nazwa mówi. To są osoby, których wewnętrzne światło, wewnętrzne słońce jest bardzo silne. I gdy patrzymy na takie osoby, to jakoś wszystko w nas rośnie. Chcemy z takimi osobami się spotykać, chcemy mieć z nimi kontakt. One nas inspirują, motywują. I w jakimś takim mniejszym lub większym stopniu odczuwamy je jako osoby, które osiągnęły sukces, które są zadowolone, uśmiechnięte, które rozświetlają miejsca, w których się znajdują. I popatrz, gdy popatrzysz tak wszystko na ten cały świat wokół Ciebie, to od razu zauważysz także w Twoim otoczeniu osoby, które są ciężkie, zmartwione, przygaszone, smutne, wypełnione depresją, przygarbione. Z takimi osobami nie chcemy mieć kontaktu. One są takie, one jak gdyby obniżają nasze, narzekają? Nie. Ty chętniej dasz ten prezent osobie, która ucieszy się, ucałuje Cię, ukocha Cię, podziękuje Ci uśmiechem i radością, że ten prezent otrzymała. I na pewno kolejnym razem, gdy będziesz mieć do wyboru te dwie osoby, tą negatywną, która i tak nigdy nie dziękuje za prezenty, która i tak cały czas narzeka, i tą pozytywną, która dziękuje za każdy drobiazg, komu dasz ten prezent? I teraz wyobraź sobie, że ta siła wyższa dokładnie tak obserwuje Cię każdego dnia. Dziękujesz za to, co masz? Pracujesz nad sobą? Pracujesz nad Twoim wewnętrznym światłem? To otrzymasz jeszcze więcej tego, czego naprawdę pragniesz. I tego Ci życzę z całego serca. W imię dobra, miłości i każdego dnia bądźmy jak takie słońca dla innych. I w ten sposób motywujmy i inspirujmy innych do przemiany i do radości. A jeżeli ktoś nie potrafi tego docenić, to zostaw tą osobę. To jeszcze nie jest jej czas. I może on nigdy nie nadejdzie. Skup się na tych osobach, które doceniają to, kim jesteś, jakim światłem jesteś. I to one również będą Cię wspomagać i wspierać. Dziękuję. Do naszego kolejnego spotkania. Twoja Maria Bukardzi.